Witajcie! Właśnie wylądowaliśmy na lotnisku w Edynburgu i za chwilę zabiorę Was w czteroodcinkową podróż po Szkocji. Oprócz wspaniałych widoków odkryjemy wspólnie lokalną gastronomię, ale zdradzę Wam także garść ciekawostek i przydatnych informacji. Pozwólcie zatem, że zacznę od kwestii wypożyczenia samochodu, którym będziemy dzielnie przemierzać i odkrywać fantastyczne zakątki wysp. Wybraliśmy Europcar, ale dokładnie wyglądało to tak. Dokonaliśmy rezerwacji przez Booking, była już wcześniej opłacona, jeżeli chodzi o samochód. Myśleliśmy, że pójdzie szybko, gładko i wygodnie, natomiast po przyjeździe tutaj najpierw trzeba się zarejestrować, wziąć numerek, odczekaliśmy ponad godzinę. Dostaliśmy już auto, natomiast tak, nawet kupując przez Booking pełne ubezpieczenie, okazuje się tutaj pro tip, że nawet jak, nie wiem, złapiemy gumę, to mówię, no po co nam serwis, no gumę, no to pewnie jest koło zapasowe, to zmienimy. Nie, nie ma koła zapasowego, więc trzeba po nich zadzwonić i oni wtedy robią serwis. Mówię, no dobra, no mamy ubezpieczenie na wszystko, cokolwiek by się nie popsuło. No tak, za oponę nie będę płacił, tylko będę płacił za ich serwis, że oni do mnie pojadą i mi to koło naprawią. I to kosztuje około chyba 7 funtów za dobę, ale chociaż dostaliśmy lepszą furę. Zapraszam. Jak będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, a ja może też nie powiedziałem wszystkiego, to chętnie odpowiem w komentarzu, jeżeli chodzi o takie sprawy techniczne, to jest samochodem, lotem i lotem. Mówią, że wystarczy wsiąść, kawałek ruszyć, zrobić jedno rondo i że potem to już luz, jakoś idzie. Nie wiem, ile jedziemy, z półtorej godziny, może nie. Ale aż wszystko mi się do góry nogami wywraca w żołądku. Znaczy teraz już jest troszeczkę lepiej, bo jesteśmy na jakiejś drodze szybkiego ruchu. To jak już tutaj się złapie w swój pas, no to jakoś to idzie pomalutku. I całe szczęście, że są te ronda, bo jakby było zwykłe skrzyżowanie, to już kompletnie bym nie wiedział, co zrobić. A na rondzie cały czas do lewej, powolutku i tam, gdzie widzę, że akurat mi tak jest wyprofilowane, że mogę zjechać, to znaczy, że jest git, że nic nie popełniam błędu. Mamy trochę opóźnienie, jesteśmy lekko przetyrani. W każdym razie jesteśmy na zachodnim brzegu jeziora Loch Lomond. Powoli wkraczamy w tą Szkocję, do której chcemy dotrzeć. Lokalne smakołyki będą jutro. Dzisiaj na szybko jemy burgera. Jesteśmy w fantastycznym miasteczku, bardzo ciekawym. Nazywa się Luz. Jego początki sięgają XIV wieku, natomiast te domki z XIV wieku absolutnie nie są. Około wieku tam XIX była taka historia, że właściciel tutejszych terenów przerobił zupełnie okolice i wybudował te małe domki i stworzył tym samym takie osiedle domków dla robotników. A robotnicy wówczas pracowali w kamieniołomie nieopodal. I wygląda to bajecznie. Także robimy parę fajnych ujęć i lecimy dalej w stronę Inverary. A w ogóle ciekawa sprawa, ja w ogóle nie rozumiem, co Szkoci mówią. Rozumiem hello, a potem już dialog się urywa. Jest problem. No, zobaczymy, to jest dopiero pierwszy dzień. Pierwsze popołudnie, na pewno się wkręcimy. No ale to jest bosko, patrzcie. A tam? Loch Lomond. No dobra, to tutaj jak już jesteśmy przy temacie Loch, szybka tutaj notka odnośnie
nazewnictwa. Loch to generalnie jest jezioro. Loch Lomond, Loch Ness i tak dalej. Ben. Ben to góra, czyli mamy na przykład Ben Nevis i różne inne Beny i Big Beny, to są góry. No i jeszcze są gleny. Glencoe, Glen inny, Glen. Glen to z kolei dolina. Glengarry jest taka whisky. W ogóle Glenlivet też jest taka whisky. To wszystko jest od tych dolin. No zresztą no nie muszę... O Boże, patrzcie! Jaki widok! Nie muszę mówić, że Szkocja płynie whisky. Whiską. Whisky. Pierwszy szkocki poranek, zeszliśmy do pokoju muzycznego na śniadanie, które zaraz będzie gotowe i mamy tutaj taki cudowny widok na wodę i wzgórza. Także dzień zaczynamy tak, jak powinniśmy zacząć, czyli mamy szkockie śniadanie, Scottish breakfast, czyli mamy jajko sadzone, kiełbaski smażone. Hello. Smażony pomidor, boczek i taki, no nie wiem, czy to jest hash brown, taki jakby placek ziemniaczany powinien być, zdaje się. Do tego mamy tutaj z kolei jajecznicę i wędzony łosoś. Tosty oczywiście. I tutaj jest królujący nie ketchup, a taki sos. To jest coś takiego, ciemny, ekstraktywny sosik. Stronger or weaker? Okay. Right. Mm-hmm. Either. Let me know. Thank you very much for everything. You are very welcome. Enjoy. Mnie to się podobają tutejsze smażone pomidory. To jest fajna rzecz. Generalnie historia takich solidnych śniadań jest taka, że no bo w ogóle można się nim tak naprawdę najeść na cały dzień. I właśnie tak kiedyś było. Że właśnie Szkoci, którzy szli wypasać owce na cały dzień, potrzebowali dużo energii, więc jedli takie wielkie śniadanie. Było okej.
pora na skosztowanie lokalnego napoju gazowanego o nazwie Irnbru. Tutaj mamy krótki opis, który będzie dosyć pomocny. Brewed in Scotland since ponad 100 lat to a secret recipe of 32 flavors with a spirit that's as bold as its taste. You can't describe it because there's nothing like it. No to w takim razie, skoro nie musimy tego opisywać, bo nie ma czegoś innego w podobie, to sprawa będzie, ale zapachniało, jak nasza Helenka orężada. Można to porównać, przynajmniej jeżeli chodzi o zapach. W każdym razie w składzie jest kofeina, więc może daje kopa. Pachnie jak nasza orężada. No ja się nie zgodzę, że nie ma czegoś takiego, że nie można opisać. Smakuje jak Helena. Wypisz, wymaluj, nasza orężada, tylko że kolor inny, bardziej taki... No jest pomarańczowy. Nie wnikajmy dalej, po prostu jest pomarańczowy. Jesteśmy aktualnie mniej więcej na wysokości między Obanem a Fort William i jadąc główną drogą numer A82 jest odbicie w lewo, jadąc na północ, i wjeżdżamy do przecudownej doliny. Droga jest bardzo wąska, tylko na jeden samochód, są zatoczki, żeby się wymijać. No i generalnie na końcu tej, no dobra, nie na końcu, można jechać jeszcze dalej, ale po kilku kilometrach, milach jest punkt widokowy znany ze Skyfall Jamesa Bonda. Po około 20 minutach drogi z Fort William dojeżdżamy do Glenfinnan, znanego wiaduktu z Harry'ego Pottera. Niestety jest już koło 16, a znany parowóz przejeżdża tutaj przed 15, także trzeba być trochę wcześniej. On przejeżdża tylko raz dziennie, dwa razy dziennie, bo jeszcze wraca. Z kwestii technicznych, parking kosztuje 3,50. To opłata jednorazowa, po prostu kupujemy bilecik i na szybę już go widać.
Miejsce jest bez wątpienia niesamowite i oszałamiające. Na pewno dodatkowego, magicznego charakteru dodaje historia z Harrym Potterem, ale też no, to ta cudowna okolica, te góry, te doliny jest bosko. Ale chciałbym tutaj przy okazji nadmienić, że jak już zapoznacie się ze wszystkimi filmami z tej wyprawy, to polecam też poszperać u mnie na kanale, bo cudze chwalimy, a swojego nie znamy. Wprawdzie nie tak spektakularne i monumentalne jak te, ale w Polsce mamy również bardzo ciekawe wiadukty. A kojarzycie tego czarnego psa? Jak się nazywał ten czarny pies w Harrym Potterze? Trójgłowy. No ale coś jest na rzeczy. Trzy takie czarne psy. Jesteśmy aktualnie w Fort William. Zrobiliśmy sobie szybki postój na jedzonko. No i mamy fish and chips. Wielki kawał dorsza w panierce smażony na głębokim oleju z frytkami i sosem tatarskim. Ale z kolei tutaj. Tutaj mamy haggis. Pierwszy raz będziemy próbować. Wygląda jak taka rozciepciana kaszanka. Powiedziałbym, że jest trochę podobne do kaszanki. Jest bardziej kleiste przez płatki owsiane, przez owsiankę. Oni tutaj uwielbiają owsiankę, dodają do wszystkiego. Znaczy podają w różnych postaciach, no ale jest też składnikiem haggisu. Czuć faktycznie te podroby taką wątróbką trochę. Dobre to jest. Lepsze niż kaszanka. Lepsze niż kaszanka. Przechodzimy do rybki. Ale chrupie. Ale tłuszczu to tutaj chyba jest solidnie. Rybka, oczywiście dorszyk. A te fryty z prawdziwych ziemniaków, znaczy prawdziwe, nie się prawdziwe. Jedziemy wzdłuż jeziora Loch Elit i na jego zachodnim krańcu będzie nasz cel. Już za moment. Jesteśmy na miejscu, to jest tuż przy drodze, nie ma żadnego parkingu. Zjazd jest dosyć nieprzyjemny. Jak ma się auto z niskim zawieszeniem, to kiepsko. Idziemy po torfowisku, jest, ale tu jest grząsko, ale przed nami jest wysepka, tak tutaj spoczywał Dumbledore. Zaraz się utopię tutaj w tym bagnie. A my odjeżdżamy do Portree na wyspę Skye. Dzisiaj już czas pożegnać się z regionem Highlands, ale to nie znaczy, że już do niego nie wrócimy. Zapraszam zatem do subskrypcji kanału i kontynuowania podróży w kolejnym odcinku już za tydzień. Do zobaczenia. Dotarliśmy na Skye. Wypiliśmy ciemne piwo. Black Skye. No dobre, goryczkowe. A teraz pora na Old Jock Scotch Ale. Mocne 6,7. Nutki takie chlebowe, taka skórka od chleba na pierwszy rzut, podniebienie, to lepsze.